Cześć, witajcie, jestem Oli Farm. Dzisiaj jesteśmy w grze Polish Car Driving. Tak jak ostatnio jesteśmy także z Ana. Cześć, cześć. Dzisiaj chcemy wam pokazać inną trasę autobusową, ponieważ jechaliśmy sławno w Jakarwice, a więc pokażemy wam inną trasę. Menu, Jobs, Transit, Join. Jesteśmy w miejscu, gdzie może zrespić sobie autobus. I teraz takie, oczywiście. Ja wezmę sobie, nie będę jeździł tym gestem. Będę jeździł sobie czymś porządniejszym. Wezmę za 156 tysięcy autobus, bardzo dobry. Polecam wam go serdecznie. I teraz tak, sławno jest zaznaczone next. I teraz Via Krupy sobie dzisiaj pojedziemy. I next, i start. Alan, dobry. Czekaj, bo... Czekaj. Darłowo, Via Krupy? Nie, na początku nic nie zmieniasz. No, na początku nic. Klikasz next i wybierasz Via Krupy. Darłowo, Via Krupy. Tak, bardzo dobrze. Dobra. I jedziemy. Ej, tu... Ej, ja tu zarabiam więcej. Ty może więcej, ale ja na przykład inną kwotę. Ja ogólnie uważam, że no tamta trasa jest najbardziej opłacalna. Chciałam wam też powiedzieć, że dzisiaj pojedziemy sobie właśnie, tak jak mówię, przez Krupy. Zawsze jeździliśmy przez Karwice. Na przykład ja przez Krupy to kilka razy tylko jechałem. Zawsze to jechałem via Karwice. Nie wiem dlaczego. Ale no dzisiaj sobie wyjątkowo pojedziemy przez Krupy. My się widzimy, jak już dojedziemy na dworzec. I my już jesteśmy za dworcem. I teraz pojedziemy sobie na sławny ośrodek wychowawczy. Z tego, co ja kojarzę. Sobie jedziemy tak naprawdę to tutaj. To się tak naprawdę trasa niczym nie różni, co tam. Dopiero potem nie pojedziemy przez Karwice. Tylko przez Krupy. Na razie to nam się tutaj nic nie zmienia za bardzo, a więc ja nie będę tutaj wam przynudzał. Jedziemy dalej. I zobaczcie. Zawsze skręcaliśmy sobie o tutaj w tą uliczkę. Ale tym razem nie. Co się ja nawet trochę pomyliłem. Dawno przez te Krupy nie jechałem. Że aż się pomyliłem i zapomniałem. I was wprowadziłem w błąd, bo powiedziałem... że jedziemy cały czas tak samo i trasa się niczym nie różni. Ale niestety nie miałem racji. Nie miałem racji po prostu, no. Alan, uważaj, jak jeździsz. I zobaczcie, teraz sobie pojedziemy tu, gdzie rozpoczynaliśmy film, czyli na Sławnie, dokładnie w Sławnie, na Spawnie. Rozpoczęliśmy i będziemy też te miejsce mijać. Ja tutaj muszę trochę większy zakręt wziąć, bo widzicie, Oliver, że... ile masz osób w autobusie? Ile mam osób, się pytasz? 2, 4, 5 osób, a ty? Jedną. Strasznie jakoś dzisiaj pusty. Zauważyłem, że na Krupy, przez Krupy ogólnie, to jest mniej osób. Najwięcej to jedzie z Darłowa do Sławna w Via Karwice, bo to wtedy jest tłum ludzi, jak nie wiem, po prostu. Jak jeszcze jeździmy oczywiście małym autobusami. I też zależy, jak się komu trafi, no nie? Bo jednemu się trafi tak, że pusty autobus, a drugiemu się trafi, że pełny po brzegi. No i mi się zazwyczaj trafiało, że pełny po brzegi ten autobus był. Tu mamy, ktoś wsiada. Ledwo żem wyhamował. Dobra. I widzimy się zaraz. Pauzę. Zobaczcie, dojeżdżamy do następnego przystanku, pomyliłem mi się. Zobaczcie, tam idzie Alan i tam był następny przystanek, co wcześniej. Bardzo mała odległość. Następny przystanek będzie, myślę, że już trochę dalej, bo teraz będzie las, z tego co ja tutaj przynajmniej widzę. I będzie trochę trzeba dłużej pojechać. Ogólnie myślę, że chyba ta trasa, chociaż się okaże, czy jest dłuższa, czy krótsza. Zobaczcie, że ktoś pisze o Minecrafcie. W Javie mi wysypał z errorem, pisało ostatnio kot. I mu, zobaczcie, error wyskoczył. W
Fajnie, że te boty coś mówią, że one są takie dosyć, no po prostu nie takie głupie, tylko coś tam one Rozbudowane potrafią zrobić. są. No, są trochę, no bardziej tak, no mądrzejsze te boty, nie są takie wcale jakieś głupie, nie wiadomo jak. No te w autach też, te w autach też, które jeżdżą. One też takie trochę tylko. Tak, troszeczkę są one głupie dlatego, ponieważ no one czasami. Alan, poczekaj tam na mnie, bo nie mogę wykręcić. Bo te rondo. Co mówiłeś? Pozwól, żebym zadriftował pięknie. Wiesz, tego nie widziałam, bardziej się skupiałam na drodze, bo rondo dosyć ciasne, a jeszcze na taki duży autobus, to wiecie, no to jednak kawałeczek jest. Wyjedziesz? Proszę nie, proszę. Ja. No, mieliśmy przykry teraz przypadek, widzowie, ponieważ, tak jak widzieliście, Alan siedział w rowie. Ja tutaj wyłączę czat, żeby nam nie zasłaniał. No i właśnie to jest bardzo dla mnie przykry przypadek i dla Alana najbardziej. Oj, oj, oj. Gość w kosmos poleciał W jaki autobusem. sposób? Jo, to nie można, to nieźle. Zobaczcie, Tak to jak jest. ci Oliver, tak jak ci Oliver mi pokazywałem, jak ja żem w kosmos poleciał. No, pokazywałaś. I ogólnie chciałam wam też powiedzieć, że zobaczcie, idziemy przez Pątnowo, gdzie wczoraj bodajże, albo przedwczoraj, nie wiem kiedy wy ten film będziecie dokładnie oglądali, na pewno albo oglądacie go w ten sam dzień, co ja wrzucam, albo dzień później. I zobaczcie, tam dostarczałem tą paczkę, ja, wczoraj do Pątnowa. I zobaczcie, że i teraz idziemy na stronę przystanek Stary Jarosław, to tam, gdzie Alan dostarczał swoją paczkę. No. To jest te same tak naprawdę, no bardzo blisko siebie są te miejsca. Zobaczcie, że nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale jakoś mi teraz. Dobra, nie będę nic mówił. Chciałam wam powiedzieć, że mi mniej zaczęło jakoś przycinać tutaj Robloxa. Ale jednak się ciut pomyliłem, bo trochę przycina. Zobaczcie, że ogólnie szkoda, bo w tym autobusie mamy tu wyświetlacz na górze. Szkoda, że na nim się coś nie wyświetla, tylko no, że jest kartka. To by było trochę takie lepsze ogólnie rozwiązanie. Byłoby dla mnie przyjemniej i ładniej by to wyglądało, jakby to było na wyświetlaczu na pewno. Chciałam też jeszcze wspomnieć o takiej sprawie. Zobaczcie, teraz stary Jarosław Kościół. To tam dostarczył wczoraj pan Alan swoją paczkę. Kojarzycie? O, Do no, kościoła Jarosław była 10. dostawa. Zaraz zobaczymy. O, tutaj właśnie nie lubię tego też kawałeczka, bo tu są straszne zakręty, a takich zakręty to wiecie, jak na autobus, to ja muszę na dwa pasy jechać, no i to nie jest zbyt przyjemne jechać na dwa pasy, tak? Wygodniej byłoby, jakby było można jechać na jeden pas, a że tutaj takie zakręty, wiecie, Alan jeszcze wykręci. Ale już to trochę No. gorzej ze mną, bo widziałam tak naprawdę autobus jak dwa albo dwa i pół tamtego. Możecie dać znać w komentarzu, jak uważacie, ile autobusów to jest mu, ile autobusów tych małych, czyli ten autobus, którym jedzie Alan, ile tych autobusów to jest jeden ja jestem. Zobaczymy, kto No trafi. jeden i pół. No, jeden i pół. Ja bym nie był taki pewien, wiesz? Że nawet może i Ja bym. więcej by to było. Piszcie w komentarzu, jak uważacie. Kto trafi najbliżej, to przypnę serduszko. No tak naprawdę każdemu przypinam serduszko, ale odpiszę w komentarzu, że byłeś najbliżej. Zobaczcie, że Poczekajcie chwilę. tutaj mamy bardzo blisko przystanek. I tak Wyciszę się na kilka sekund. Na kilka sekund cię muszę wyciszyć. dobrze. I zobaczcie, że tutaj mamy blisko kolejny przystanek. I taki ten przystanek jest fajnie zrobiony. Bo zobaczcie, jest taki piękny i kostki, jak prawdziwe przystanki, nie? Są zrobione. Ten jest tak ładnie. I też fajnie ten zakręt wygląda. Co prawda dla mnie to on jest średnim Jestem. rozwiązaniem. Ponieważ, no, trochę ciasno na tym zakręcie jest, ale okej. Ogólnie fajnie, tylko fajnie jeszcze było, mi by się bardziej podobało, chciałbym, żeby w tej grze przynajmniej to było, w Polish Car Driving w przyszłości, że drzwi można otwierać nie tylko na przystankach. To by było fajne, bo
Ktoś naprawdę, nie tylko boty chcą jeździć autobusami. Czasem gracze też piszą, czy ktoś mnie podwiezie autobusem na przykład. To wtedy byście by nie musieli się na przystanek, tylko byście otworzyli mu drzwi i by wsiadł sobie na spokojnie. Na przykład tak jak to jest w wielu grach rozwiązane na Robloxie, że klikamy V na klawiaturze i otwieramy drzwi. To jest tak jakby na przykład tutaj tak było. No już nie mówię, że to musi być oczywiście V. Kurczę, żem się zagapił i zapomniał skręcić. No oczywiście to teraz wspomnę, że to nie musi być na V klawisz akurat. No ale po prostu, żeby na przykład jak tutaj jest T na razie, to niech będzie te T, że klikamy i nam się otwierają w każdym momencie te drzwi. My się widzimy, jak będziesz troszeczkę dalej, żeby tutaj nie za bardzo nie przynudzać. Zobaczcie, jesteśmy już prawie za krupami. No nawet jesteśmy już pewnie za krupami, bo teraz to... Zobaczcie, nie wiem... Zobaczmy. Tutaj fajnie. Zobaczcie, że... Tu jakiś... Drugi syncza. Tutaj źle przeczytam, to się nie liczyło, uznajemy, że tego nie było. Źle mi się przeczytało trochę. Mamy bilecik. Jaki tu mamy bilecik? Ulgowy. Przestawiamy i ulgowy. Sprzedajemy. Co byś tym polonezem, gościu? A co tam się dzieje? Polonez cię atakuje? No, atakuje. Atakuje Polonez, zobaczcie. Jesteśmy już w lesie. O, zobaczcie, już następny przystanek to Darłowo Leśne. Prawie dojeżdżamy do Darłowa, można powiedzieć. I zobaczymy, ile zarobimy za tą trasę, bo ja mam w planach, żeby wszystkie wam trasy przetestować i żebyście widzieli, jak wygląda każda trasa, jak można nią pojechać. Ogólnie, bo film trwa już ponad 10 minut, to ja włączam pauzę i widzimy się, jak będę za Darłowem. W Darłowie. Za Darłowem to już się trasa skończy. Zobaczcie, dojechaliśmy do Darłowa i tam sobie lokomotywka, zobaczcie, nam pojechała. Chciałam ją wcześniej nagrać, ale nie zdążyłam. Już teraz to tylko czarne kolory widać. Ona fajne dosyć malowanie, lokomotywka. Ogólnie chciałam też wam powiedzieć, że... Jest kanał specjalnie dla miłośników kolei zrobiony. Nazywa się Olifarm Rail. Póki co nie ma tam za dużo filmów, ale w przyszłości pojawi się tam dużo filmów o kolei. Na pewno będzie dużo warszawskich, ponieważ ostatnio odwiedziłem Warszawę i mam z 20 ponad i 30 filmów z Warszawy. A więc zapraszam, żebyście tam też weszli na ten kanał. Oczywiście, jeżeli was pociągi nie interesują, to ja nie będę was zmuszał. Bo na pewno wiem, że się znajdą osoby, które tą kolej bardzo lubią i ją uwielbiają tak naprawdę. My dojeżdżamy już pomału do Darłowa. Zobaczcie, jesteśmy już w Darłowie, kończymy tą trasę tak naprawdę. Dzisiaj sobie przyjechaliśmy tą trasę. Może jeszcze by się nam udało jedną paczuszkę wziąć? Tak myślę, co ty na to, Alan? Chwila, bo ja dopiero mam... I mi dopiero wyskoczył komunikat... Że mam dojechać do Krupy 1. Spokojnie, dobra. Krupy 1, dobra. To my robimy tak. Ja włączam pauzę, czekamy na Alana, a potem jeszcze zrobimy jedną paczuszkę. Alan już nam przyjechał i jedziemy sobie po paczuszkę. Coś mi strasznie ścięło. Zobaczcie, coś strasznie ścina. Z tego, złoty co widzieliście. Jedziemy sobie właśnie po... Paczuszkę, jedną weźmiemy paczkę, bo już sporo trwa filmik, żeby też wiecie, coś tutaj urozmaicać, to nie będziemy jeździli tylko autobusami, ale i paczuszkę weźmiemy. Ogólnie nie będę temu gościowi tutaj drogi zajeżdżał. Alan, jak jeździsz? Pięknie. Trzeba się nauczyć jeździć, wiesz? A co robisz? W hamulców ten, to nie ma po prostu już. Golf. Się oczywiście śmieje. Drifter! O Boże! Pomyliłem! Ała. Skręt żeś pomylił? Nie, pomyliłem... Pomyliłem hamulec ręczny z czymś innym. Ja ręczny zaraz... Coś tutaj dzisiaj mi nie dopisuje szczęście. Aha. Coś mi tu dzisiaj szczęście nie dopisuje. Dobra, bierim paczuszkę. Gdzie mamy jechać?
Grzybno jeden. A ty gdzie masz? Ja mam po drodze. Stary Jarosław 3. Dobra, poczekaj, bo ja muszę sobie zerknąć na mapkę, gdzie te grzybno się znajduje. No chyba, że mnie tam zaprowadzisz. No, ze mną. Jadę za tobą, jadę. I jak coś to Alan powiedział, jedź za mną. Troszeczkę go ścięło tutaj, bo nam dzisiaj Discord nie chce za bardzo współpracować. Bardziej mu, bo prawie mnie nie słyszy teoretycznie, tak? Z tego, co słyszałem. Co? Prawie mnie nie słyszysz, tak? I oprócz tego, że mi Robloxa wywaliło. Po to poczekamy chwilę i zaraz się widzimy. No i tak jak widzieliście, był sekundę temu przykry wypadek, ponieważ Alana niestety wyrzuciło z gry, co i mi się nie podoba, bo musi wziąć nową paczkę. Wcześniej mieliśmy... Jechał po drodze, tak Słowino. naprawdę. Słowino 8. A to ty masz bardzo bliziutko. No. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, ej. Spokojnie, spokojnie. Weź tam poczekaj na mnie, bo ja dopiero co na rondzie jestem. Aaa, ale ślisko. To u ciebie coś tak się ślizga, bo Bocie. Zobaczcie, że u mnie ten golfik to porządnie jeździ, spójrzcie na to. Robię duże skręty, on mi tutaj współpracuje, tak można to nazwać, że nie współpracuje, tylko współpracuje ze mną golfik. Dzisiaj. Poczekaj tam, nie tam. Zobaczcie, że wczoraj miałam 50 Jesteś. litrów fuel, teraz mam już 48, trochę mi pozrosło. Gdzie Dobra, jesteś? ja zwalniam i Gdzie czekam jesteś? Na Alana. I Chyba, żeby zobaczcie, skoczył. tutaj Alan nas dogonił. Uważaj, bo jedzie Tirzy. I co żeś zrobił? No Co nie żeś widziałem go. zrobił? Uważaj następny raz, trzeba umieć jeździć. Ja już Widzisz. dostarczyłam matka. Alanowi to już widzicie, że on jest, uważa się za profesjonalnego kierowcę i próbuje się nam często tutaj popisać. Gusiu mnie porwał prawie. Dobra, idziemy sobie. Co mamy tutaj? Poczekajcie chwilę, zaraz przyjdę. Ojejku, widzieliście jak mnie driftnęło? Po prostu masakra. Zaraz przyjdę. Hamuje, a tu masakra. Zobaczcie, mam fotoradarek. Grzybno, grzybno, grzybno. A, bez świateł jedzie. Trzeba może... Oj, 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 oj. Mandacik pierwszy na filmie się udało złapać. 200. Zobaczcie, 200. Halo, halo, halo? Ile Je. jeszcze odcinek będzie trwał? Zaraz będziemy go kończyć pomału. I widzimy się, jak Żeby się dojadę do Grzybna. kogoś... I wreszcie dojeżdżamy do Grzybna. Po prostu ta droga trwała masakryczne wieki. W ogóle mogłam pojechać inną drogą. 1100 dostaliśmy na moim koncie. 1180 tysięcy. Pewnie się zapytacie, dlaczego? Ponieważ wcześniej miałem już 18. Dlatego, bo dostałam mandat 1000 na pauzie, a więc nie pytajcie się. Dobra. Widzimy się za chwilę. No i będziemy się już żegnać. Jesteśmy w Darłowie. Zaczęliśmy w Sławnie, a kończymy w Darłowie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.